Tak wygląda Space Invader, kosmiczny najeźdźca, kiedy nocą wychodzi na miasto. W swetrze z kapturem, by nikt nie mógł go sfilmować i rozpoznać. Oto efekt jego nocnych eskapad. Kolorowe mozaiki z pikseli w mniej lub bardziej stosownych miejscach. Przedstawiają głównie znanych bohaterów gier komputerowych. Są łatwo rozpoznawalne przez tłum śpieszący ulicami Paryża. Jestem dość spostrzegawcza, ale widzę to po raz pierwszy. Coraz więcej jest tych mozaik na ścianach. Nam, młodym ludziom, podobają się. To część naszej młodzieżowej kultury. Od 1998 roku artysta pozostaje anonimowy. Nikt go nie zna, nikt nie ma z nim kontaktu, poza Sylvie Girardet, która jest kuratorką jednego z paryskich muzeów. Nie wiemy, kto to jest. Nie wiadomo, czy to mężczyzna, czy kobieta. Nie wiemy, ile ma lat, ale udało mi się nawiązać z tą osobą kontakt i zaproponować jej wystawę w naszym muzeum. Paryska wystawa Hello, My Game Is to w zasadzie opowieść o nim samym. Gra Super Mario Land przypomina jego własne ucieczki przed policją. Jego działalność nie zawsze jest legalna, ale fascynuje, a nawet zbliża do siebie pokolenia, na przykład poprzez wykorzystanie kostek Rubika do tworzenia nowych artystycznych wizji. Często bawię się kostką Rubika, ale nie wiedziałem, że można nią kreować obiekty wystawione w muzeum. Też się czegoś uczę. Moje dzieci bawią się pikselowymi figurami, moi wnukowie także. Specjalna aplikacja umożliwia polowanie na pikselowe mozaiki. Każde odkryte dzieło nagradzane jest punktami. Gra podobna do podchodów pozwala bliżej poznać francuską stolicę. Anonimowy najeźdźca przykleił już na ściany paryskich domów ponad 2,5 tysiąca pikselowych figur. Obecnie stał się do tego stopnia popularny, że nawet policja pozostawia go w spokoju. Inwazja pikselowych grafik może być kontynuowana.